Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Minęła połowa kwietnia i ponownie zawitaliśmy na plantację maliny. Tutaj akurat malina letnia, odmiana Glen Ample, czyli ta, której w Polsce chyba jest najwięcej. Co możemy w tym momencie zauważyć? Czego będziemy się spodziewać? To na pewno będziemy szukali uszkodzeń po ostatnich przymrozkach, czy też jeszcze wcześniejszych mrozach. I będziemy się zastanawiali nad tym, jak przygotować się na istniejącą już suszę i okres, kiedy tej wody będzie nam brakowało jeszcze bardziej, czyli wzrost pędów i przygotowywanie się do kwitnienia. Tak jak wspomniałem na wstępie, mieliśmy do czynienia z mroźnymi nocami, co na pewno odbiło się na kondycji pędów. Nie widać tego może z zewnątrz. Mamy w tym momencie do czynienia gdzieś z tym, że pierwsze te pojawiające się liście są delikatnie przebarwione, jak to zawsze na roślinach przy objawach chłodów. Jest to efekt niedoboru fosforu, bo ten fosfor jest niepobierany, jeżeli nie mamy tej wysokiej temperatury, jeżeli mamy spadki nocą codziennie praktycznie do zera albo do minus jednego, to nie mamy się czemu dziwić. Można będzie reagować jakimś nawożeniem dolistnym, ale jest to jak najbardziej zjawisko normalne. Żeby zobaczyć, jak zachowują się te rośliny i jakie mamy uszkodzenia po tych mrozach, które były, należy przeciąć podstawę pąka i zobaczyć, czy jest ona w tym momencie ładna, biała, czy może też gdzieś ma jakieś zbrązowienia. Uszkodzeń szukajmy z reguły w tych dolnych partiach do metra wysokości, tam ten mróz zawsze jest większy. W szczytowych partiach pędów z reguły uszkodzeń jest mniej. Tam też na górze będą te owoce pojawiały się pierwsze, kwiatostany będą się rozwijały jak najszybciej. Ale mimo tego myślę, że warto zadbać o kondycję tych pędów już na samym początku. I nawet jeżeli teraz mamy te liście wciąż małe, myślę, że warto w tym momencie zastosować jakieś nawożenie dolistne, które zastymuluje nam regenerację tych pędów. Szczególnie jeszcze musimy pomyśleć o tym, że no jeżeli mamy uszkodzoną podstawę pąka, nie będzie ten pąk mógł przewodzić tyle wody i składników pokarmowych z pędu do tych młodych, tworzących się liści. I cokolwiek podamy na liść, będzie przez niego wykorzystane na pewno dużo lepiej i dużo szybciej niż to jest normalnie, kiedy nie mamy uszkodzeń pędów. Co ja bym rekomendował w tym momencie? Na pewno trzeba pomyśleć o tym, żeby dostarczyć łatwy i szybko wchłanialny budulec, czyli na przykład aminokwasy roślinne w postaci na przykład folika aminowigor. Nie mówię o ogromnych ilościach, powiedzmy litr, półtora na hektar, to spokojnie wystarczy. I połączymy to z nawożeniem fosforowo-potasowym. Fosfor da nam ten efekt energetyczny, efekt odżywienia i pozwoli zwalczyć te fioletowe chlorozy na liściach, a potas będzie pierwiastkiem, który dba nam o gospodarkę wodną w roślinie, przyspiesza regenerację wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Możemy to wykorzystać na przykład stosując folik PK, który zawiera zarówno fosfor, jak i potas. Na nawożenie cynkiem, borem myślę, że przyjdzie nam to zdaje za kilka dni, kiedy tej tkanki zielonej pojawi się troszeczkę więcej. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to, że obudziły nam się szkodniki. Pojawiają się pierwsze samice przędziorka chmielowca, szczególnie tam, gdzie mamy miejsca bardziej zaciszne, gdzieś koło lasu, gdzie ta temperatura była trochę większa i szczególnie tam, gdzie gleba jest lżejsza. To jeszcze nie jest czas na wykonywanie typowych zabiegów chemicznych z użyciem środków ochrony o działaniu systemicznym. Na pewno przyda się w tym momencie siarka, która będzie ograniczała nam po części rdze, ale również będzie zniechęcała te samice do składania jaj, będzie im przeszkadzała w migracji. Dodatkowo, jeżeli tych szkodników pojawi się nieco więcej, można pokusić się o rozwiązania typowo mechaniczne, takie, które uniemożliwiają poruszanie się szkodników. Jednym z produktów takim o działaniu mechanicznym jest Alkofis, który jest produktem na bazie alkoholu winylowego, który unieruchamia samice, nie pozwalając im dalej żerować i dalej składać jaj. Jeżeli chodzi o nawożenie, myślę, że jakiekolwiek nawożenie posypowe w tym momencie mija się z celem, bo tego deszczu nie widzieliśmy już od miesiąca albo i więcej, a nawet jeżeli on spadnie, to nie będzie raczej na tyle intensywny, by mógł odżywiać i zasilać w wodę system korzeniowy i też nie będzie go na tyle, żeby mógł rozpuścić granule nawozów, szczególnie tych nawozów wieloskładnikowych. Ja bym Państwu polecał już w tym momencie rozpoczynanie nawadniania, mimo tego, że tej masy liściowej jest może niewiele i ona jeszcze nie potrzebuje tej wody tak dużo,
dajmy trochę tej wody, niech ona będzie w zapasie czekała w glebie i nie dajmy jej samej, rozpocznijmy to przez podawanie nawozów, tą fertygację przez podawanie nawozów fosforowych i uzupełnijmy w następnej aplikacji chociażby saletą wapniową, gdzie damy tą startową dawkę azotu, ale również wapni. Jeżeli chodzi o malinę jesienną, no tutaj te mrozy na pewno też nie przysłużyły jej się pozytywnie. Pędy w tym momencie chciałyby wychodzić na wierzch, przebijają się przez glebę, no i z każdą nocą praktycznie są traktowane przez mróz. I nawet jeżeli tych uszkodzeń nie widać w tym momencie, one się będą ukazywały, kiedy te pędy będą nieco większe. Do czego to może nam doprowadzić? Raz do tego, że uszkodzona podstawa pędu będzie się wykruszała, wyłamywała, a nawet jeżeli nie, te pędy rozkrzewią nam się dużo niżej i ten prąd będzie zbyt blisko ziemi, co też będzie ograniczało później wyrastanie tych pędów późniejszych, na których owoce mogłyby być lepszej jakości. Myślę, że warto w tym momencie te pędy skasować, nikt nie będzie tego robił ręcznie, dlatego używało się do tego produktów parzących. Wiem, że tych produktów troszeczkę na rynku brak, jeżeli ktoś ma zapasy, może je wykorzystać. Ja bym chciał Państwu zasugerować może jedno takie rozwiązanie, które będzie równie skuteczne, ale także proste w aplikacji. Podanie RSM-u, czyli płynnego nawozu azotowego w ilości około 100 litrów, ale rozmieszanego z wodą. Czysty RSM spływa po liściach, spada do gleby, nie działa jako nawóz, ale nie jest wchłaniany przez rośliny i nie parzy. Jeżeli go rozmieszamy w stosunku 1 do 1 z wodą i opryskamy na przykład z użyciem belki herbicydowej rzędy roślin, wtedy on będzie wchłanialny i będzie działał nam parząco. Ja rekomenduję taką dawkę 100 litrów wody i 100 litrów RSM-u, wtedy otrzymujemy około 30 kg czystego azotu na hektar, co jest również dobrą dawką startową, jeżeli chodzi o nawożenie azotem, a na pewno przysłuży się tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o przyparzanie tych liści. W uprawie tunelowej sytuacja wygląda troszeczkę inaczej niż na polu. Na pewno jesteśmy dużo do przodu z wegetacją. No, tyle zielonego koloru widzieć w tym momencie gdzieś na plantacji to sama radość. Nie jest to jednak sama zieleń. Te spadki temperatur dochodzą nam również w tunelach. Widać to szczególnie gdzieś po tych młodych, pojawiających się liściach, a na pewno widać to na pędach wybijających nam od ziemi. Nie ma tego koloru zielonego takiego pięknego. Gdzieś te liście są poprzebarwiane, są delikatnie staśmione. Są to oznaki, że te chłody również wchodziły nam do tunelu. Przemarznięć jako takich nie ma, chociaż w tym obiekcie temperatura spadała miejscami nawet do minus 4, kiedy te mrozy panowały nam na zewnątrz. I gdzieś na pędach słabszych można się doszukiwać delikatnego, ale to bardzo delikatnego uszkodzenia podstawy pędu kwiatostanowego. Ale myślę, że to nie będzie powodowało jakichś wielkich perturbacji w trakcie sezonu. Mimo wszystko myślę, że warto teraz przeprowadzić jakąś delikatną stymulację. Mamy już dość sporo masy zielonej, możemy wykonywać zabiegi nalistne tutaj z czystym sumieniem, że mamy na co pryskać i będzie miało co wchłaniać. Myślę, że wraz z zabiegami ochrony tutaj dawka preparatu algowego, jakim jest folii kaskowigor w ilości około 2 litrów na hektar, plus do tego 1,5 litra aminokwasu, takiego jak aminowigor, będzie odpowiednia jako produkt taki antystresowy, ale też pobudzający tą wegetację i utrzymujący ją na odpowiednim poziomie nawet przy tych nocnych spadkach temperatur. Czego możemy szukać jeszcze w tym momencie w tunelu? Myślę, że tym, co spędza sen powiek plantatorom, którzy uprawiają maliny pod osłonami, jest przędziorek i tego przędziorka powinniśmy go szukać szczególnie na tych pędach, które wyrastają nam w tym momencie z ziemi, ale już za kilka dni będą na tych pędach starszych, zeszłorocznych, na tych pierwszych liściach. Jeżeli zostały już wykonane zabiegi siarkowe, to tak, to fajnie, ale jeszcze chwila i będziemy sięgali po produkty dużo lepsze, dużo skuteczniejsze, bardziej typowo chemiczne. Myślę, że warto zacząć będzie od abamektyny, taką jakim jest na przykład kosamektyn. Pamiętajmy, że abamektynę trzeba podawać z dobrym adiuwantem, żeby ona się wchłonęła, utrzymała na liściu. My będziemy rekomendowali ją z produktem, jakim jest Designer. A w następnej fali, jeżeli tego przędziorka będzie nam przybywało, na pewno będzie go przybywało, bo pojawia się w tych obiektach co roku, wykorzystajmy substancję zawartą w preparacie Coromite. Jest to bardzo dobry produkt, który zwalcza nam wszystkie stadia rozwojowe szkodnika, zwalcza zarówno jaja, jak i formy ruchome. A z racji tego, że ukazują się już nam gdzieś pojedyncze pędy kwiatostanowe, widać już gdzieś pąki,
to kwitnienie zbliża się i ten następny zabieg będzie, powiedzmy, za 2 tygodnie. Będzie to ten zabieg czyszczący przed kwitnieniem. Dodatkowo należy zadbać o kondycję liści. Na zabiegi przeciwko szarej pleśni oczywiście jest zbyt wcześnie, ale rdza maliny w tunelu potrafi poczynić spustoszenie. Jest to teraz idealny moment na zastosowanie strobiluryn. Za to w takim momencie, kiedy wegetacja jest bujna, kiedy pędy aż rozsadza energia, będzie wspaniałym rozwiązaniem. Dodatkowo strobiluryny mają ten wspaniały efekt na roślinie, że podnoszą jeszcze zieloność liści i będą dodatkowo oddziaływały na pobudzanie tej fotosyntezy w takich właśnie niestabilnych warunkach, jak mamy w tym momencie, że w dzień jest bardzo gorąco, a w nocy przychodzą nam te chłody i spadki temperatury. Oczywiście nawodnienie to sprawa podstawowa. Jeżeli chodzi o nawożenie, fertygacja w tunelach to jest praktycznie jedna, jedyna droga podawania składników odżywczych. Myślę, że warto jednak zadbać również o glebę i podawać raz na jakiś czas produkty zawierające w sobie substancję organiczną. My rekomendujemy amalgerol w dawce 3-5 litrów na hektar, tak żeby odżywić tą glebę tuż pod kroplownikiem, żeby ona nie była tak wypłukiwana i była w stanie dobrze przyjmować wodę, dobrze przyjmować składniki pokarmowe, a później oddawać je roślinom. Zdrowa gleba i gleba o dobrej strukturze to również dobre środowisko do rozwoju korzeni, a pamiętajmy, że malina jest rośliną bardzo wrażliwą na takiego patogena, jakim jest fytoftora, powodująca zamieranie korzeni. Tu, jeżeli ta gleba będzie dobrze odżywiona, gospodarka wodna nie będzie zaburzona, nie będziemy doprowadzali do zalewania gleby, myślę, że te rośliny odwdzięczą nam się bujnym wzrostem i dobrym plonem. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że spotkamy się w tej malinie już niebawem, a będziemy wtedy mogli zobaczyć już pierwsze kwiaty.